Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z tego miejsca, gdzie nie wiem, gdzie jesteśmy. No gdzie jesteśmy? Pozdrawiam wszystkich za... co? Za Krzemiu. Za Krzemiu. Las! Muszę się na domki pokazać. No, las jest super. Muszę domek pokazać. Obiecuję wam, że kiedyś coś nagramy w lesie. Nie tak blisko mnie. A to jest domek. Muszę będzie się w tym pokoju, bo chcemy z bałagan. Nie! Dobra, ludzie, wchodzimy do pokoju. Tak wygląda. Idziemy tam. Po schodach i pokażę wam autokar. Tu jest taki drugi domek. Tam idą ludzie. Ludzie, tak? Sorry za ten głos, ale jestem trochę przeziębiona i możecie tak zauważyć różnicę. Teraz właśnie idziemy. Trudno. Teraz właśnie idziemy. Do tego autokaru. O, do tego. Idziemy jeszcze przez kładkę. Idziemy teraz do takiego fajnego lasu. Gdzie mieliśmy wczoraj ognisko. A tutaj mnie pan ostatnio straszył, że dzika znajdę albo jakiegoś Slendermana, jak to się odmawia? Slendermana, słuchajcie. Słuchajcie. Slendermana czy Slendermana? Dobra, tego takiego facia z długimi nogami i ręcami i w ogóle. I tego bez twarzy. I mnie straszył, że gdzieś tutaj będzie. Może gdzieś tu będzie, kto wie. No ogólnie jest tu bardzo fajnie, bardzo przyjemna atmosfera, powietrze jest zarąbiste. Ogólnie jest super. I... o, latarnia. Nawet nie widziałam. Pokażę wam, gdzie wczoraj mieliśmy ognisko. Szkoda tylko, że nic z niego nie nagrałam, ale dobra, mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Zieleń jest piękna, nie wiem jak wy, ale... naprawdę, ja myślę, że zieleń i ogólnie las to jest coś po prostu pięknego. I jest tu bardzo dużo przyrody i można zaobserwować różne zwierzęta, nie wiem, wiewiórki. Sarny, ostatnio, o, jak jechaliśmy w autokarze, to widzieliśmy sarnę, nie? Ja nie widziałam. Ja widziałam sarnę, taką skubiącą trawkę. Słodka, taka mała. No, ja wiem, myślicie sobie normalny las, no, ale naprawdę to jest piękne, no. Tam już można zaobserwować ognisko, na którym byliśmy. Już jest dostrzegalne, już jest w zasięgu naszego... z roku coś tam szeleści. Teraz nas pożre. Popatrzcie. Ognisko. Dobra, nie pali się nic, bo wczoraj się paliło. Ogólnie smażyliśmy kiełbasy. I ogólnie smażyłyśmy po prostu kiełbaski i chleb. No ja nie, akurat ja nie chciałam. Tak to wygląda. Ławeczki. Wydawało mi się, czy kogoś tam widziałam. Wracając. Znajdujemy się w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie i właśnie przedstawię wam doświadczenia, jakie się tu znajdują. Kuba. Ej, czuję się jak w tej... niezgodnej. No właśnie. Jestem niezgodna. Jakiś płyn. Musisz to obkręcać z całej siły. Teraz puść! I zatrzymaj. Patrz tu! Woda do góry. Stop.
No jakaś fizyka w tym jest. No i to na samej górze. A teraz to popchnij. Tak się nie liczy. Tu trzeba uderzyć. Wiem o tym. A to się będzie ruszało. Wiem. Walnij w to. Aha. No. O, nieźle. No. Na tym to polega, czy? Na falowaniu. Ale fajne. Widzisz coś? Tak. O, jakie fajne. Wow, 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 wow. Crazy. Teraz kręć. No, jesteś. Ty, hipnoza. Wow. Widzisz tą tęczę? Tak. Widać tu na filmiku? Nie widać. Widać lekko tu, niestety. Co tu jest? Lekko widać. Nad drzewami też. To była właśnie wycieczka po ogrodzie doświadczeń w Krakowie. Dziękuję za pomoc Dominice w doświadczeniach. No i co więcej, zaraz ruszamy do Bochni, do kopalni, tak? Do kopalni. Tak, do Bochni, do kopalni. Do kopalni jeszcze Bochni. Do M1. Do M1 jeszcze. I... A to już do czego? M1!